Powiedzcie, jak się nie zgubić. Zacznę ją myśl. To idzie po strady, chyba nie tutaj się szło. Pierwotnie stał tutaj drewniany zamek. W 1468 roku zamek stał się własnością Melchiora von Rechenberga, znanego m.in. z Borowa Polskiego, który przebudował zamek z drewnianego na murowany. Przebudowany w XVI wieku zamek został zniszczony w 1721 roku w pożarze miasta, a część jego murów posłużyła jako podstawa do wybudowania zupełnie nowego pałacu. A właścicielem posiadłości została rodzina Barwiców. W czasie II wojny światowej pałac stał się rezydencją szefa SS Heinricha Himmlera. Dotychczasowe wyposażenie wywieziono i zastąpiono księgozbiorem Reichsführera. Od 1957 roku znajdował się tutaj państwowy dom dziecka. O, tak widziałem w górę, ale... Taka szafeczka dla pań ogólnie, taka była. Kiedyś się tak, wiecie, malowały, poprawiały. Ale takie coś, jak się zachowało, coś pięknego. Powiem szczerze, że to jest perełka. Tylko szybę stawić, poprawić, lakier. I bardzo ładny lawarek będzie. A szklarz, jak wiecie. Cuda może zrobić. Znalazłem windę, która była obsługiwana przez te przyciski. Pierwsze piętro, drugie piętro, stop, start chyba. To jest kombinat dźwigów osobowych Warszawa, zakład w Bolęcinie. Instrukcja obsługi. Nawet mapa, ale to jest szkolne czasy. I cały mechanizm. Ale widać te żyły, żyłki idą tam głębiej. A pewnie tam na kółkach jest. I to tak jeździło. Podpięte do prądu. Tutaj mamy, o, ile bezpieczników. Nawet opisane są. Maszyna gastronomiczna, dźwig towarowy, lodówka, szafa chłodnicza, taboret elektryczny, taboret elektryczny, to co oni tutaj było? To już chyba za czasów II wojny światowej. Gniazdo trzyfazowe kuchni, tutaj trochę świecy, ale to nic, wyparzacz, piekarnik, wentylator kuchni, wywiew, wentylator kuchni, wywiew, jadalni nawiew, gniazdo ptyk magazyn, kuchni, zamrażarka, dźwig towarowy, to właśnie ten, co przed chwilą byliśmy, krajalnica, ale ten taboret elektryczny to mnie sprawia obciarki trochę. To będzie jest następny. Korytarz, oświetlenie, korytarz. Już pewnie tak. Oświetlenie. Tam jakieś takie astronomiczne rzeczy. A jeszcze chyba będzie. O, tutaj jest gabinet dyrektora. Czy to taki krzesło elektryczne? Może dla takich masaży, czy coś takiego. Szafeczka.
winy dyrektora, może sekretarki tu byłeś? Może jakaś szkoła? A może też szkoła tu była? Jak myślicie? Zaczepowanie. A zaopatrzenie tu było? Też tu widać mamy perełkę. Tak już trochę czasu zrobił swoje z nią. Macie jakąś gazetę. Może się coś tam rozczyta. Bułki. Kącik. Macie tutaj wejście na podwórko. Krzesło, pewnie od dyrektora. Jeszcze gaśnica. Mamy tak trochę cichu. Tam ktoś coś skrobie. Nie lubię. Macie pierwsze piętro. Pokój następny. Zobaczę przez okno, kto tam co skromnie. Ale nie widać. Łazienka. Fajna tablica, na której były ogłoszenia szkolne. Że tak powiem. Korytarze robią wrażenie ziemskie. Pokój 212. A te drzwi też na pewno nie stąd. Patrzcie jak tutaj podłoga. Taka kulka się zrobiła. Jakiś taki tunelik. Pokoje, w którym po wojnie mieszkały dzieci ogólnie.
fali. Pięknej fali. Przeciągnę go. Coś pięknego zobaczyć w tym domu. Na górze mamy sympat, jakby ściana jednej i drugiej lampowej, które to oświetlały. Mamy u góry balkon. Ale najlepsze to jest nad nami wyranda. Takiego tu nie znajdziecie nigdzie. Ogólnie to robi pomieszczenie, jak widzicie, ogromne wrażenie. A tu macie widok na tylny plac. Niedaleko usta czy jezioro. Taki różowy pokój. Jakby zimno to śmierdzi. Ten pałac najpierw był ogólnie zamek drewniany, który spłonął bodajże w XVIII wieku. Tam coś jest. Kominek. Ach. Dobra. Spłonął w XVIII wieku, potem został wymurowany nowy zamek, czy właśnie ten pałac. Nie wiem, jak to nazwać, jak to było po kolei, ale coś takiego właśnie było. Za niby zamczysko, a to tak wygląda teraz pałac. I po wojnie, po tym jak Aachener NRB miała swoją siedzibę 10 lat później. 10 lat później zostało przekształcone na sierociniec, w którym przez 50 lat były dzieci. A potem został pałacyk opuszczony. Obok pałacu znajduje się jezioro, które także ma swoje tajemnice. W czasie wojny działał tutaj ośrodek Marin Hitlerjugend, gdzie szkolono na rybek dla niemieckiej marynarki wojennej. Podobno akwen został zamieniony w wojskowy poligon doświadczalny. Miały tutaj być testowane okręty podwodne, tak zwane U-boty typu drugiego. Okręty płynęły Odrą do Szczecina, gdzie były dozbrojane i włączane do floty. Pierwsze dwójki powstały w 1935 roku. Ich przeznaczeniem była głównie obrona wybrzeża. Druga z legend mówi o tym, że Niemcy testowali tutaj prototypy liliputich łodzi podwodnych, które wykorzystywane były potem w celach zwiadowczych. A także w tym jeziorze mogli szkolić się nurkowie, obsługujący tzw. żywe torpedy. Ogólnie tutaj ta kaplica wygląda tak, jakbyśmy wchodzili do schronu. Też takie makabra. Z objazdy. Tutaj rura. Patrzcie, ile musi być ta rura czasu. A to już jest nowsza, pewnie plastikowa. Będziemy wchodzić po kolei. Różnie. Jeszcze. Ale komary lgną do mnie. Jest to światło. Tutaj mamy bramy. I to niezłe. Jak widzicie, na ogrodzenie. Tutaj części od wentylacji. Też nieźle. Ogólnie to wam powiem, jak zauważyłem, chodziłem po tym, po całym pałacu. To. A tutaj macie drugą windę. A to pewnie ta sama, tylko na dole. I oświetlenie się bardzo dobrze zachowało. Dobra.
znalazłem przejście. Bo tutaj w tych piwnicach można się nieźle zgubić. O, patrzcie na to. Nie widzę film na polskie, ale taki piecyk. No, drzwiczki, ogólnie powiem, że to już nie bardzo, ale te i te jeszcze bardzo ładnie chodzą. Normalnie perełką myte, ale pewnie psikane farbą i wzory ładne. Ogólnie tutaj też mamy takie, tylko to już pordzewiało. Ogólnie mnie zastanawiają te symbole. To mogło być za czasów II wojny światowej. I tu stacjonował Achmed ibn Erbe. I tak właśnie myślę. Dobrze, zapalamy lampkę. I jedziemy dalej. Musimy po kolei, żeby nic nie ginąć, co nie? Tutaj mamy... Co tu mamy? Koło napędowe. Ty, tu patrzcie, jakie odtwarzacze DVD. Pędzi na CD. Może DVD, tam było coś. Na 5 DVD aż. To tak jakby w sklepach, a tam jeszcze zafoliowane. Nie widzi filmy polskie. Aha, to było tak, że się puszczało. Ale już przyciski nie działają. Tu mamy jakieś... To jest ogólnie system wentylacji, a to jakby tak jakby... Nie wiem, jakieś maszyny. Ale pewnie też to... do wentylacji służyło. A tutaj mamy jakieś blachy do... może nawiewów jakichś już nowszego typu albo coś takiego. Dobra, leci dalej. Jakiś rurociąg idzie. A to pewnie się łączyło, ale tak dziwnie robili ogólnie, jak tak powiem. Zamiast przy ścianie, to tak środkiem. Bo musiało coś tu stać na pewno w środku. Bo ja tak podejrzewam, bo tak to by inaczej. Kto by głupi taki przez środek rury dawał. Tutaj też pewnie musiało coś stać. Może te kotły, piece? Myślę, że tak, a może być możliwość. Innej opcji tak w sumie nie widzę, żeby coś tu innego było. Też możecie zobaczyć tutaj. Rury do ciepła, do wody, komin. Komin może w ścianie był. Tam macie bajurko. Woda czysta. Tutaj na pewno też musiało coś stać. No bo może bojlery na wodę. Czyżby tam był komin, chociaż z tej strony to nie wiem. Krzesło, które ma już swoje, bo... To skrzynka bezpieczników, ale to takie włączniki prędzej. I tak samo. Macie, tu macie pokrywę. Będę do analizy. To, że powiem. A słychać. Słychać, że to jest metal. Nie ruszy. Ale to do kanalizy. I tutaj
cofnę się kawałek. Tutaj też pewnie coś stało, ale powiem szczerze, że nie wiem, może też bojlery. Łek dwa, nie wiem, były tam. Dwa tu, chociaż nie wiem czemu w osobnych pomieszczeniach. Ogólnie dwa na taki pałac. Było mało. Oczywiście w piwnicach nie może zabraknąć toalety. I takie macie większe pomieszczenie. Powiem szczerze, że tutaj też musiało coś stać, ale tutaj już nie mam pojęcia, co to mogło być. Widać jedynie takie rury. Są rury. Ale widać cztery, to jedno i coś. Albo nie, to może wentylacja tu była. Bo macie, tam jest ten nawiew. I tutaj to całe, co byliśmy wcześniej w tym, to nawiew był. Część od nawiewu w tamtym pomieszczeniu była, tu po prostu był. Patrzcie, jakie ładne, fajne sklepienie ogólnie. Oparte na jednej kolumnie po środku, która jest wyrzeźbiona. Ładne wzory. A tutaj był ten właśnie od wentylatora. On idzie chyba w górę. Takie ogólnie rury obite takim czymś też można spotkać w szpitalu w Legnicy po radzieckim, ogólnie niemieckim. Nie ruszył. Tutaj też idzie i pod spodem kanaliza. Ale tam szedł też nawiew. I jakieś... No patrzcie, jaka bajka. Niezła. O. Prawo, lewo. Dobrze nasmarowane. Musiało być. Tylko tak letko chodzi, jakby się już nie trzymało. Ja się patrzę, gdzie tu iść. Chyba tu jeszcze pójdę. I pomieszczenie gospodarcze takie. Tutaj macie fajne kapelki ogólnie. Już takie pałacowate. A tutaj jesteśmy prawo chyba. Tu macie chyba na bieliznę. Albo czy na ręczniki, półki. Nieźle. Na wiew musiał być. I łącznik pralki na jedynkę. 7-0. Ale odbija. O kurde. Odbiło. Dobra, zostawię do 0. Stopniała. No ile stopni? Wirówka pralnicza typ WR-15. Fabryka maszyn pralniczych Tarnów. Ale patrzcie tam na tą blachę, ile lat ma, a jak się trzyma. Tutaj tylko się okurzyło. A w środku dookoła też taka blacha była. I widać ładnie, jak to... Zero rdzy. Tutaj macie pralkę, która stała jeszcze niedawno. Można powiedzieć 10 miesięcy temu. Już próbowali ją wynieść. Teraz znajdujemy się w pralni.
kralka. Starego typu. Zobaczymy. Jak wewna już nie ruszy. Tu było. Tu są błędniki. Stefan temperatura. Moja stopnia się wstrzysza do 250. To niezła prawa musiało być. Drzwiczki się otwierają, nie? I parciaka tu musiała być szyba. Nieźle. Tutaj się sypało chyba. Tak? Proszę. A od góry był komputer cały. A za nami jeszcze jest mowlownica. Jak wiecie, wyprasowana. Coś niesamowitego, co tutaj zobaczyć. Mowa wtedy rozpoczęcie prasowania. Będę rozkonserwować powierzchnię. Już się nie doczytam. Dobra. Fabryka maszyn prawniczych Kralfa. Starnała wszystko. W środku nas jeszcze. Nie wiem, czy widzicie. Cały mechanizm. Nadzielniczy. Rolki. Rolek chyba już nie ma. Stały. Też tylko jeszcze jest, nie, rolka jest jedna. Tak jakby dywan był na niej. Się został. Wentylacja musiała być. I... Górko. Takie gmina. Ja też się raz widzę, że to jest góra. Jeszcze... Musiała być pod tym taka, no, szafa i nad tym właśnie to. Idziemy dalej. Mamy jakieś krzesło, ławka, albo półka raczej. Ławka, półka na bucie. Tu mamy jakieś kotara, jak upili listy u lekarza z Matysia, który badał coś. Tu jeszcze mamy coś. Jabi, SPZO, oferta. A tu dalej DVD. Wszędzie po tym są rozrzucone dokumenty z DVD. A tutaj mamy faks. Jeżeli chcecie wysłać maila, to zapraszamy. urbexusofficjal@gmail.com. Aha, chcecie to piszcie. A tutaj jest takie dziwne. Tak jakby z tej skóry obite trochę boki blachą. W środku taka skórzana torba dziwna. Powiedzcie, że nie. O, a tutaj jest coś. Patrzcie, jakby to były zamurowane, ale tak dziwnie zamurowali w ogóle. Tak jak na blaszce jakby. I tutaj prowadziły schody. Zejście w dół. Ale tam nie ma co iść nawet. Tutaj mamy świetlisko, ale dokumentów trochę. No tu mamy. Platynowa kolekcja, znowu DVD. I tutaj kończy się nasza przygoda z tajnym ośrodkiem Himmlera, który miał tutaj siedzibę Achnenerbe.
Jeżeli Wam się podobało oraz oceniacie naszą pracę, sub, łapka w górę, no i co? Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć!